ociera twarz Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Delikatność, wrażliwość, uważność. Wszystko po to, aby być blisko drugiego człowieka. Nie załatwiać z nim jedynie spraw, ale być z nim, być blisko. Opowieść Angeliki. Długo w moim życiu oczekiwałam na miłość. Oczekiwałam, bo było to właśnie bierne. Miało samo się stać, bez mojego udziału. Wyobrażałam sobie, że pewnego dnia zjawi się w moim życiu nieprzeciętny mężczyzna, który będzie mnie zdobywał i adorował. A świat nagle stanie się kolorowy jak tęcza. Będę szczęśliwa. Tymczasem mijały lata, a ja trwałam w moim oczekiwaniu. Ale niewiele się zmieniło. W końcu odkryłam, że to bezowocne. Zmieniłam więc strategię. Miałam fajnego, zwykłego kolegę, który przez wiele lat naszej znajomości nigdy mnie nie zawiódł. Zawsze mogłam na nim polegać. Intrygowało mnie, co on o mnie myśli. Ale do tej pory nigdy nie miałam odwagi, by rozpocząć z nim rozmowy na ten temat. Teraz postanowiłam wyznać mu, że jest dla mnie kimś ważnym i że mam do niego ogromne zaufanie. I co? Nic nie wyglądało tak, jak sobie kiedyś założyłam, bo sama wyszłam z inicjatywą, z wyznaniem, co emocjonalnie bardzo dużo mnie kosztowało, ale okazało się, że i on mnie podziwia i bardzo mi ufa. I na tym zaufaniu zbudowaliśmy naszą miłość i nasze udane małżeństwo. To moja odwaga bezbronnego otwarcia się sprawiła, że otrzymałam wiele więcej, niż się spodziewałam. Tak jak Weronika, która wychodząc z gestem miłości w kierunku drugiej osoby, nie spodziewając się, otrzymała na chuście wizerunek Zbawiciela. Chciałabym dziś ćwiczyć się w podstawie miłości otwartej i na wzór świętej Weroniki dostrzegać, gdzie i jak mogę wyjść drugiej osobie naprzeciw z pomocą, pokazać jej, że nie jest sama. Chrześcijanie nie czekają, aż ktoś ich pokocha, ale kochają innych. Jezu, zmiłuj się nad nami.